Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Niestety filmik mi się uciął. Dzwonił do mnie telefon i przerwało mi filmik. Kupiłem sobie trzy gazetki Bravo Sport. Powyciągałem już saszetki, karty limitowane. Alexis Sanchez. Jedna poleci na wymianę. Sorry, że tak wyszło, ale no niestety miałem dwie saszetki z Bale'em i jedną z Fabregasem. Fabregasa już zacząłem otwierać, no i zadzwonił mi telefon, więc co tutaj jest? Silesen, Johansson, tu jest jakaś karta odwrócona, tutaj mamy Basel, Herbig, o, drugi Herbig, Manchester City, a karta odwrócona, jest to One to Watch, Fernandinho, no, moja powtórka. Dobra, otworzymy sobie teraz Bale'a. Mam nadzieję, że mi telefon już nie zadzwoni. Co my tu mamy? Proto. Milanow. Henderson. Jest tu karta odwrócona. Znowu jeszcze jedna. Mamy tutaj herb Chelsea. Wow! One to watch Gareth Bale. No jest to moja powtórka. Ale super. I drugą kartą odwróconą jest właśnie Alexis Sanchez. International Star. Arsenal, więc fajna saszetka. No i została mi jeszcze jedna. Jakoś dziwnie gruba. Albo mi się wydaje. I co my tu mamy? Berezucki. Lorente. Bellarabi. Karta odwrócona. Master. Praet. Tutaj mamy bazóweczkę, a kartą odwróconą jest Defensive Rock David Luiz. Podejrzewam, że to wszystko to są moje powtórki. Ale najbardziej cieszę się z tej limitki, bo jest naprawdę bardzo fajna. Zresztą jak wszystkie z tej edycji. No karty fajne. Cieszę się z tego Garetha Bale'a. Szkoda, że mi się jakiś game changer nie trafił. Bo mam tylko dwóch, aż dziwne. Dobra, to by było na tyle. To był unboxing Brawo Sportu. Przepraszam jeszcze raz, że filmik był ucięty. Gazetki nie pokazuję, bo i tak już pewnie wszyscy wiecie, co jest w środku, więc nie będę pokazywał. Kupiłem trzy, więcej mi jak zwykle nie potrzeba. No i co? To by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się, ludzie. Cześć!